Samorządy chcą mówić jednym głosem i bronić swojej niezależności. Twierdzą, że władze centralne zawłaszczają kolejne obszary funkcjonowania państwa. Zarejestrowali więc Ogólnopolską Koalicję Samorządową, a na jej czele stanął wójt Tarnowa Podgórnego, Tadeusz Czajka, który jest teraz moim gościem. Dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Panie wójcie, co było w ogóle impulsem do tego, by zawiązać taką koalicję? Świat samorządowy, czyli my wszyscy, którzy pracujemy na rzecz lokalnych społeczności, jesteśmy zaniepokojeni postępującą centralizacją, która dzieje się kosztem właśnie kompetencji samorządowych. Niepokoi nas również uznaniowość przy rozdziale środków tutaj, szczególnie ten ostatni czas, w którym wszyscy bardzo mocno odczuwamy skutki pandemii, również gminy, miasta w swoich budżetach, i zapowiedź była taka, że będzie tarcza samorządowa, że w ramach tej samorządowej tarczy gminy będą miały uzupełniane budżety, które w takiej wysokości lub mniejszej, której poniosły uszczerbki ze względu na skutki pandemii. No i stało się tak, że został stworzony program, rządowy program, jako program inwestycji lokalnych, który jest rozdzielalny, uznaniowy, który w żaden sposób nie ma nic wspólnego z tą refundowaniem tych ubytków w budżetach, a z drugiej strony niewiele ma wspólnego z samorządnością, bo samorządność polega na tym, że to my na miejscu mamy decydować o tym, na co będą środki przeznaczone. Nie widać tego z Warszawy, co jest ważniejsze w danej gminie, czy budowa szkoły, czy budowa przedszkola, czy może rozbudowa oczyszczalni. A zatem takie kierowanie tych środków publicznych na rzecz samorządów ze wskazaniem, na jaki cel one mają być przeznaczone, już samym jest takim nadużyciem znaczenia samorządności. A przy tym wszystkim jest jeszcze sposób podziału całkowicie uznaniowy, nie trzymający się żadnych zasad. Czyli rozumiem, że u podstaw stoi pewne rozczarowanie również rządami centralnymi, ale czy również poczucie zagrożenia? No, generalnie umówiliśmy się na wspólne działanie w obronie zasad samorządności, w trosce i odpowiedzialności za lokalne społeczności i za Polskę, bo mamy przecież świadomość, jesteśmy ludźmi zaangażowani w samorząd już od kilku kadencji i mamy tego świadomość, że dzisiejszy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, no i on jest wynikiem zaangażowania tych lokalnych społeczności, pracy samorządów miast i gmin, które wpłynęły na ogólny obraz naszego kraju. To powiedzmy dzisiaj, może panie wójcie, jakie w ogóle sobie cele stawiacie przed sobą? Uznajemy, że dzisiaj musimy połączyć swoje siły, siły przede wszystkim tych samorządowców niezależnych, bo te, które są związane z partiami, mają pewną reprezentację, mają możliwości oddziaływania na to, co się dzieje, ale my, stojąc dzisiaj z boku tego wszystkiego, zauważamy, że ten samorząd jest słabo reprezentowany na wyższych szczeblach. I dzisiaj myślimy o tym, żeby stworzyć taki ruch, który będzie dążył do zbudowania reprezentacji na tych wyższych poziomach. Jako samorządowcy myślimy w pierwszej kolejności o tym, żeby przygotować ogólnopolską listę do sejmików i w wyborach w 2023 roku tam zaistnieć, tam mieć własne słowo, żeby można było na rzecz tych małych ojczyzn wypowiadać swoje stanowisko. Ale też uważacie państwo, że macie szansę w tych wyborach? Bo przecież no do tej pory Polacy, co pokazywały poprzednie wybory, głosują na partie i głównie te duże partie są zauważalne, są wybierane. To prawda, dominujące są duże partie, a to chociażby z tego, że mają ogromny potencjał środków, sił, no przede wszystkim ogromne finanse. Ale mamy też taką wiedzę z obserwacji, z rozmów, że ciągle nasi mieszkańcy, obywatele Rzeczypospolitej poszukują
nowej oferty, nowej oferty politycznej, która będzie tych, takim ich spełnieniem. Oferty, która do tej pory czy ma takie swoje już potwierdzenie, bo któż jak nie samorząd cieszy się najlepszym uznaniem opinii publicznej, bo przecież każdy z nas, wójtów, burmistrzów, prezydentów, po to, żeby pełnić tą swoją funkcję, musiał przekonać co najmniej 50% wyborców. To jest ogromny kapitał społeczny. Jeżeli my tą rolę wypełniamy od kilku kadencji, to znaczy, że spełniamy oczekiwania naszych mieszkańców. A dzisiaj w tej sytuacji zagrożenia powinniśmy stanąć właśnie na czele i upomnieć się gdzieś wyżej o to, żeby ten samorząd nie został nie tylko zapomniany, ale żeby nie został zniszczony. Jest tu bardzo duże zagrożenie i wobec tego zagrożenia my się mobilizujemy, chcemy stanąć do takiego działania, które temu będzie przeciwstawiać się. Czyli z jednej strony chcecie państwo pozostać niezależni, bezpartyjni, ale też no, nie ukrywacie tego, że stoicie w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości. Po pierwsze, nie ukrywamy też, że to jest organizacja polityczna. Ogólnopolska Koalicja Samorządowa to jest związek organizacji. Grupujemy stowarzyszenia, fundacje związane z działalnością samorządową, tworzone przez samorządowców, którzy no, podzielają tą ideę, którą tu przytoczyłem. I na dzisiaj jest 12 takich organizacji reprezentujących 10 województw w skali ogólnopolskiej. I to jest pewien zaczątek, pewien start, bo to był wynik zebrania założycielskiego. Oczywiście my jesteśmy w stanie wspierać każdego, oczywiście na tym poziomie ogólnopolskim, kto będzie reprezentował interesy samorządu, interesy tych lokalnych społeczności. Dzisiaj dla nas rządzący w Warszawie uznajemy, że nie sprzyjają samorządowi, że no, mamy poczucie deprecjonowania naszego działania, naszej pracy. No, nie traktuje się nas jako partnera. No, jest najlepszy przykład w okresie pandemii, gdzie mamy jako Polska ogromne wyzwanie z zaszczepieniem całej populacji, tej, która jest przewidywana. Widzimy, jak to przebiega z dużym trudem, a taki potencjał, jak posiadają samorządy, nie jest wykorzystany. Gdyby to nam, samorządom, przekazano organizację szczepień w poszczególnych jednostkach, gminach, miastach, to z całą pewnością ta organizacja by przebiegała zdecydowanie sprawniej. Po pierwsze, nie byłoby takiej możliwości, żeby byli mieszkańcy jednej gminy rejestrowani do szczepienia w drugiej czy trzeciej gminie, a przecież są przypadki, że nawet kilkaset kilometrów od swojego miejsca. Z całą pewnością by to szło sprawniej, jeżeli zapewniono by nam dostateczną ilość szczepionek, to dla mieszkańców byłoby to dużo wygodniej. To jest dla mnie taki pewien policzek, że nie docenia się możliwości samorządów, nie docenia się ich potencjału, ich doświadczenia, ich kadr. Mamy przecież przygotowane kadry do takiego działania. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przesunąć zakres działań, powstrzymać inne, a uruchomić właśnie te, które są dzisiaj najpilniejsze i najważniejsze dla funkcjonowania, dla przyszłości. Na koniec chciałabym pana też zapytać, panie wójcie, w koalicji 12 organizacji z 10 województw. Rozumiem, że no, rozmowy z kolejnymi trwają, a co z podpoznańskimi gminami i samym Poznaniem, który jest bastionem Platformy? Podpoznańskie gminy to w rzeczywistości są w większości związane z tym ruchem, dlatego że tak jak powiedziałem, wśród tych 12 organizacji do wiodących należy Ruch Społeczno-Samorządowy Bezpartyjni Wielkopolska. I tutaj około 40 wójtów, burmistrzów z Wielkopolskich jest związanych z tym ruchem, są jego członkami. A w szczególności jeżeli chodzi o powiat poznański, czyli to, co pani pyta, z gminami podpoznańskimi, większość gmin podpoznańskich zarządzana jest przez naszych członków, więc tutaj jesteśmy dosyć
silni, można powiedzieć, politycznie, choć to się oczywiście nie przekłada na jakieś dodatkowe profity czy możliwości. Natomiast to pokazuje, jak ważny, jaki jest trend generalnie, jakie są zapatrywania samorządowców. Poszukują pewnych możliwości współpracy, ale niekoniecznie w ramach partii. W Poznaniu mniej jesteśmy znaczący, ale myślę, że w przyszłości może się to zmienić. To jest oferta, która dopiero wystartowała. W tym miesiącu zostaliśmy dopiero zarejestrowani w sądzie i będziemy nad tym pracować, żeby pozyskać partnerów w wielu miastach, województwach, ale oczywiście z mojego punktu widzenia chciałbym, żeby tu mieć silne przedstawicielstwo również w Poznaniu. Tadeusz Czajka, wójt Tarnowa Podgórnego, który stoi na czele Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, był moim gościem. Bardzo panu dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Za moment wracamy. Do zobaczenia.